dźwięk. Tam w gwiazdę, z tam. Leci się. Drodzy Państwo, to wielki zaszczyt i honor dla mnie, że mam zaszczyt powitać Państwa na dzisiejszym pięknym, wspaniałym i uroczystym balu prezydenckim w Świnoujściu. Wypowiadam z wielką radością i wzruszeniem, nie oddają tego, co za moment Państwo usłyszą. Drodzy Państwo, w tej chwili to czas, kiedy powinna zerwać się owacja. Ja już spoglądam w kierunku tego, kto do Was przemówi.
miejsce jest rzeczywiście właściwe, bo przyznam się szczerze, wszystkich Państwa doskonale widzę. I tak jak widzę, tak witam. Witam Państwa bardzo serdecznie na 16. spotkaniu, kiedy po raz 16 wręczamy Nagrody Trytona. Po raz 16, podkreślę. Stanie Nagród Trytona połączone jest z balem, który miałem przyjemność Państwa zaprosić po raz 11. Serdecznie Państwa witam na balu. I po raz 3. spotykamy się w hotelu Radisson Blu. Nowym, pięknym hotelu. Witam po raz 3 Państwa w hotelu Radisson Blu. To Jędra Gęblewicza, który zawsze się zna. Dzisiaj, no tu jeszcze nie ma, być może zdąży, żeby samolot wystartował i wyląduje o tej godzinie. Jeżeli na trasie między Berlinem a Świnoujściem będzie dużo policji, dużo radarów, żeby trochę szybciej jechać. I wtedy do nas dojedzie. Pan marszałek wraca z Brukseli. Bardzo chce być z nami w Brukseli, która dzisiaj jest dla niego miastem szczęśliwym. Pan marszałek dzisiaj otrzymał nominację na ważne stanowisko w strukturach Unii Europejskiej w Brukseli. Gratulujemy mu, być może usłyszy. W każdym razie jesteśmy z nim i gratulujemy. 1988 roku. Doświadczenie zdobywane latami przyczyniło się do zbudowania silnego przedsiębiorstwa z profesjonalną załogą oraz nowoczesnym zapleczem technicznym. Dzisiaj Wirgut S.A. to jedna z największych firm budowlanych w Polsce. Pani do nas gości ze Szczecina, ale dostałem informację, że stali w kolejce na prom, więc im wybaczamy. Pan Piotr Krzystek z małżonką, pan prezydent Szczecina. Pan sekretarz miasta Szczecina Ryszard Słoka z małżonką. Serdecznie i pan mecenas. Zawsze dzisiaj już wypada chodzić z mecenasem. Takie czasy. Proszę Państwa, a teraz mam do Państwa wielką prośbę. W holu sali Radisson Blu znajduje się skarbonka. Obok niej akordeon. Akordeon, na którym grał i bardzo wierzę w to, że będzie grał pan Krzysztof Naklicki. Państwo wiecie, pod koniec minionego roku był wypadek, ginęła jego małżonka, on walczy o powrót do tego, żeby być z nami. W ubiegłym roku Państwo Naklicy byli nominowani do Nagrody Trytona. Dzisiaj uprzejmie Państwa proszę, abyśmy zasilili konto, z którego pan Naklicki będzie mógł przejść bardzo kosztowne zabiegi rehabilitacyjne. Z panem Naklickim wspierając jego szybki powrót do zdrowia. Uprzejmie Państwa to proszę i życzę raz jeszcze miłego. Dziękuję uprzejmie Państwu Prezydencie. Drodzy Państwo, pragnę podziękować raz jeszcze wszystkim nominowanym, wszystkim laureatom, wszystkim tym, którzy przyczynili się do organizacji tej pięknej uroczystości. Szanowni Państwo, teraz czas na chwilę muzycznego relaksu. Tak się składa, że chyba taki zaszczyt, żebym mógł stanąć przed takim audytorium, jeszcze mnie nie spotkał. Ale dzisiaj spotyka, więc zapraszam Państwa w krainę moich i nie tylko moich ukochanych melodii na najbliższe kilkanaście minut. Maestro, gramy! Grazie.
Dziękuję.